Cześć wszystkim. Na początek kilka ogłoszeń parafialnych. W zasadzie dla tych, którzy mnie wcześniej oglądali, na pewno zauważyliście, że dosyć długo mnie nie było, ale jestem, wracam z pełną mocą, z nowymi testami, z nowymi możliwościami, przede wszystkim zdobycia nowych aut. Jest już pierwsza rozmowa na kanale z Maćkiem Pertyńskim, jeśli nie widzieliście, to podlinkuję. Czemu mnie nie było? Przede wszystkim prosty powód. Obowiązki służbowe i kompletny brak czasu na testowanie samochodów, ale staram sobie to tak w tej chwili poukładać, żeby wrócić. Od czego zaczynamy? Najnowszy model od Kia Exceed, na którego test zainteresowanych serdecznie zapraszam. Egzemplarz, w którym jadę, wyposażony jest w topową jednostkę 1.6 turbo o mocy 204 koni. I może od silników w ogóle sobie zacznijmy. Co my tutaj mamy? Dostępne jest litrowe turbo o mocy 120 koni, 1.4 oczywiście turbo o mocy 140 koni, 1.6 topowe o mocy 204 koni, którym, tak jak wspomniałem, właśnie jadę. Jest też jeden diesel o mocy 136 koni. Wszystkie jednostki oprócz podstawowej możemy sobie sprzęgnąć ze skrzynią manualną lub z automatem. Co ciekawe, nie jest dostępna wersja z napędem na 4 koła, co w sumie moim zdaniem nie jest żadną wadą, bo i tak pewnie 95% klientów kompletnie to nie interesuje, są zainteresowani takim modelem z napędem na jedną oś, bo nawet gdyby miał na dwie, to i tak nie jest to w żaden sposób samochód terenowy i wszędzie tam, gdzie dojedziecie tym z napędem na cztery, dojedziecie ośką czy w ogóle seedem. Także nie o to chodzi w tego typu bryle, aby mieć napęd na cztery koła. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie ma, także tutaj i tak nic nie poradzimy. Zatrzymajmy się na chwilę przy silnikach, a szczególnie przy tym, z którym teraz jadę, czyli 204-konnym. Katalogowo ten silnik ma, tak jak powiedziałem, 204 konie, których kompletnie nie czuć. O ile skrzynia dwusprzęgłowe, 7-stopniowe DCT daje nam to, co powinna dawać dobra skrzynia automatyczna, czyli to, że jej nie zauważamy, to, że jej nie zwracamy uwagi na jej obecność, co znaczy, że zmienia biegi bardzo dobrze, bardzo płynnie, nieważne, czy jedziecie dynamicznie, czy jedziecie powoli, nie szarpie, naprawdę bardzo fajna skrzynia. O tyle połączenie z jednostką, co dziwne, bo to jest silnik turbo, więc w zasadzie nie powinno tego być, ale ja w zasadzie po każdym naciśnięciu gazu, jeśli chcę mocniej przyspieszyć, jest bardzo duża zwłoka. I jest to o tyle dziwne, że to nie jest tak, że skrzynia się gubi, bo bieg jest zredukowany, ale samochód zaczyna wchodzić na obroty i nie czuć przyspieszenia. Oczywiście to nie jest tak, że on nie jedzie, samochód ma 7,5 sekundy do setki. Ja mówię bardziej i myślę, że to może być właśnie w mojej głowie, że mam ponad 200 koni i chyba chodzi o to, że chciałbym po prostu dużo więcej. Dlatego myślę, że dużo lepszym wyborem do tego samochodu jest silnik słabszy, czyli ten 140-konny. Czemu? Po pierwsze, kupując model z tym silnikiem, z tą skrzynią i w najwyższej wersji wyposażeniowej, wchodzimy w poziom prawie 130 tysięcy złotych. To jest poziom, przy którym możemy już zapukać do samochodów większych i lepszych, tak w skrócie. Oczywiście może nie będą miały wszystkie ponad 200 koni, ale tak jak mówię, ja tych koni tutaj nie czuję. Stąd jednostka 1.4 o mocy 140 koni, która nadal ma poniżej 10 sekund do setki, 9,5 bodajże, w zupełności wystarczy nie tylko do takiej normalnej, spokojnej jazdy w mieście, ale w zasadzie do każdej. Pomijam oczywiście jakąś jazdę sportową. Jeśli samochód ma poniżej 10 sekund i na trasie, wszędzie będzie jeździł wystarczająco. Co więcej, rzadko mi się to zdarza, bo raczej zawsze wolę wersje najlepiej wyposażone, czy to jeśli chodzi o silnik, czy jeśli chodzi o samą wersję wyposażeniową. To podobne mam odczucia co do wersji wyposażeniowej. Mamy trzy, M, L i XL. Ja jadę oczywiście XL z panoramicznym dachem, w zasadzie ze wszystkim, co tutaj praktycznie może być. Ale znowu, gdybym miał kupić ten samochód sobie i polecić Wam wybór wersji, zdecydowanie wolałbym wybrać wersję L, która ma w zasadzie wszystko. W ogóle zauważcie, że od podstawy, która zaczyna się tutaj od 80 tysięcy złotych, mamy asystenta utrzymania w pasie ruchu, światła w technologii LED, co ważne wszystkie światła, łącznie z dziennymi. 8-calowy ekran dotykowy, tu jest akurat większy, ale ważne, że w ogóle jest. Od razu mamy w każdej wersji tak samo Apple CarPlay i Android Auto. I co ciekawe, czujniki z tyłu, ale również kamerę. Także zauważcie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie wyposażony samochód już od podstawy. W wersji L dochodzi w zasadzie wszystko to, co w zasadzie jest potrzebne w samochodzie.
z takich może pierdółek, ale na które ja zwracam uwagę, szczególnie przy automatycznej skrzyni, jest już auto hold w wersji L, także jeśli jeździcie dużo po mieście, odpada Wam trzymanie nogi na hamulcu non-stop, włączamy auto hold i możemy sobie spokojnie odłożyć nogę na bok. Jeśli ktoś jeździ w takim mieście jak na przykład Warszawa, gdzie w zasadzie 3/4 jazdy to jest korek, na pewno to bardzo doceni. Taki samochód już na przykład z takim lakierem, w którym jadę, czyli 400 zł droższym, co daje nam kwotę 2900 zł, będzie kosztował około 105 tysięcy, czyli mamy fajnie wyposażony samochód z fajną automatyczną skrzynią, z bardzo dobrym wyposażeniem, do którego to, co ja bym rozważył, to dorzucenie pakietu biznes, który daje nam pełen dostęp bezkluczykowy, większy ekran i nawigację, nagłośnienie JBL. Tu się na chwilę zatrzymam, bo uwielbiam muzykę w samochodzie. Powiem tak, nie mam porównania do wersji standardowej, więc tu jest mi ciężko odnieść. Jeśli macie, to dajcie znać. Moim zdaniem gra dobrze. Nie jest to na pewno jakiś poziom, nie wiadomo jaki, ale jeśli ktoś lubi muzykę, to powiem tak, nie chciałbym, żeby to audio grało gorzej. Co mamy jeszcze? System automatycznego parkowania z czujnikami też z przodu i coś, co też na chwilę się zatrzymam, co teoretycznie fajnie, że jest, bo mamy grzaną kierownicę, grzane fotele, grzane dysze spryskiwaczy i grzaną przednią szybę. Coś, co jest teoretycznie mega fajnym gadżetem. Nie mam tego na przykład w swoim samochodzie i zawsze w zimę, wiadomo, to skrobanie, dramat. Fajnie byłoby mieć podgrzewaną przednią szybę. Ale i tutaj też chciałbym bardzo poznać Waszą opinię, bo jestem w stanie przyjąć, że nie każdy będzie to odbierał w ten sposób jak ja. Zakładam, że kompletnie nie widzicie tego na filmie, ale potwierdzałem to też na przykład z kolegą, z którym jeździłem. Cały czas jadąc tym samochodem, ja widzę na szybie te druciki, które są poprowadzone po całości i doprowadza mnie to do szału. Ja mam ochotę wybić tą szybę, szczególnie jak się spojrzy w boczną, lewą czy prawą i tego nie ma, jest normalnie, to co widzę na przedniej szybie, strasznie mnie denerwuje. Oczywiście jeżdżę kolejny dzień tym samochodem, z każdym kolejnym dniem widzę to mniej. Drugi kolega, który jeździł ze mną, w ogóle tego nie widział, a przynajmniej do momentu, o którym mu o tym nie powiedziałem, ale na pewno mu to nie przeszkadzało. Ale tak jak mówię, jeździłem też z kumplem, który to samo się spytał, o co chodzi, i wręcz jak wysiadł, to bolała go głowa. Dajcie znać, jak Wy macie, jeśli macie jakieś porównanie, najlepiej w tym konkretnym modelu, czy to jest jakaś moja fanaberia, czy nie zwracacie na to uwagi, czy może to zależy, może to śmieszne, ale też się z czymś takim spotkałem, że na przykład zależy to, czy ktoś ma jakąś wadę wzroku. Ja nie mam, ale na przykład jazda wieczorem jest jeszcze gorsza, dlatego że wszystkie światła, które widzicie z naprzeciwka, rozpraszają się. Strasznie mnie to denerwuje, chociaż fajnie by było mieć grzaną całą przednią szybę, no bo to jest mega, mega przydatny gadżet. Postaram się Wam pokazać to na takiej kartce papieru. Naprawdę to widać, a tak jak przynajmniej tak jak mówię, widzę to ja. Przejdźmy do kolejnego aspektu, czyli jakości tego samochodu, szczególnie we wnętrzu. Powiem coś dziwnego, pewnie się nasłucham, a w zasadzie naczytam w komentarzach, ale materiały, szczególnie w górnej części deski rozdzielczej, tutaj w tym całym miejscu, to jest kija, a to jest dzisiaj poziom, moim zdaniem, ostatnio, że tak powiem, macałem BMW 3 w tym miejscu. Ja naprawdę nie widzę tutaj żadnej różnicy. Jest to dziwne, jest to też dziwne dla mnie, bo powinienem teoretycznie wsiąść i powiedzieć, wow, jaki przeskok, no tak, widzę, tu jest koracik. No właśnie nie. Oczywiście zakładam, że możecie się z tym nie zgodzić, ale też powiem, że to też nie jest tylko moje zdanie, bo też rozmawiałem o tym z kolegami i wiele osób ma podobną opinię. Jest to dziwne, ale tak dzisiaj jest. Kia, jeśli chodzi tutaj o górę deski rozdzielczej, jeśli chodzi o materiały, naprawdę nie ustępuje nie tylko swoim rywalom typu Toyota, ale też na przykład BMW. Gorzej jest na pewno w dolnej części deski rozdzielczej. Może nie pod kątem samych materiałów, ale designu. To jest takie bardzo klasyczne, że to tak ładnie nazwę. Bardzo proste w obsłudze oczywiście, bo nie ma tutaj problemu z czymkolwiek, w zasadzie każdy guzik jest pod ręką, no ale jeśli już chodzi o jakąś finezję, no to finezji na pewno tutaj projektantom zarzucić nie możemy. Na plus, standardowe, klasyczne, że tak powiem, dźwignie, jeśli chodzi czy o głośniej, ciszej, czy o klimatyzację. Ja na przykład średnio przepadam za tym, że to się coraz częściej staje dotykowe, bo jest to po prostu mniej wygodne. I może w tym miejscu warto zauważyć, że w wersji XL mamy cyfrowe zegary.
Kiedyś, kiedy to zaczynało wchodzić, bardzo mi się to podobało, było coś coś innego, nowego, taki smartfon, że tak powiem, w samochodzie kolejny. Dzisiaj, jak mam być szczery, i to jest znowu kolejna zaleta wersji L, jak dla mnie, wolę zegary klasyczne, tym bardziej, że w tym modelu są całkiem fajne. Zaletą cyfrowych jest to, że jest dużo więcej możliwości konfiguracji. No i druga zaleta to, że bardzo fajnie wyglądają, gdy się je włączy i wyłączy. Pytanie tylko, czy o to chodzi w zegarach, żeby fajnie wyglądało, jak się wyłączy? No chyba nie, dlatego one wyglądają całkiem ok, ale ja bym wolał klasyczne zegary, które, tak jak powiedziałem, mi się przynajmniej podobają. I na pewno te zegary cyfrowe nie przyciągnęłyby mnie do wersji XL, która tu jakby, oczywiście, to jest lepsza wersja, jest więcej rzeczy. Staram się raczej odpowiedzieć pod kątem, czy wyłożyłbym na to dodatkowe kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy, żeby mieć 1.6 w najwyższej wersji. Oczywiście nie każdy potrzebuje większego samochodu, tak jak powiedziałem, że możemy za te pieniądze kupić większy. Jeśli to jest samochód, który Wam wystarcza wielkościowo, możecie chcieć najwyższą wersję z najlepszym silnikiem do tego. I cześć i chwała, ja oczywiście nic do tego nie mam. Starając się podpowiedzieć, który wybór, która wersja będzie optymalna, moim zdaniem wersja L z pakietem Business i z silnikiem 1.4 140 koni jest w zupełności wystarczająca do tego samochodu. Jak to w ogóle jeździ, jeśli chodzi o prowadzenie? Zaskakująco fajnie, zaskakująco dobrze. To nie jest samochód nawet z tym silnikiem, którym będziemy szaleć, jeździć nie wiadomo ile, wchodzić w zakręty bokiem, wiadomo, nie o to chodzi, ale jak na taką klasę samochodów, uważam, że bardzo fajnie się prowadzi, układ kierowniczy jest precyzyjny, jeśli chodzi o zawieszenia, za chwilę będzie akurat, no nie poczujecie tego, ale próba, możliwość przetestowania, czyli mamy progi. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że zawieszenie jest komfortowe, ale nie na zasadzie, że idziemy w stronę komfortu, a samochód przestanie się kompletnie prowadzić, kompletnie skręcać. Jest to tak fajnie wyważone, że i moim zdaniem można tym samochodem fajnie pojeździć, poczuć po prostu radość ze skręcania, a jednocześnie nie wypadają plomby na przykład na takich przeszkodach, jak tutaj widzimy, których wszyscy nie lubimy. Co jeszcze? System inforozrywki mocno rozbudowany, jest tutaj bardzo dużo funkcji, w niektóre ustawienia naprawdę trzeba chwilę poszukać, ale jednocześnie myślę, że dość intuicyjny, telefon łączy się bardzo szybko, Android działa ok. W zasadzie przez to, że właśnie mamy CarPlaya czy Android Auto, wiele rzeczy tu się dzisiaj robi zbędnych, bo większość z nas ma smartfony, korzysta z nich i tak samo przerzucając sobie wszystko tutaj na ekran, wiele tych ustawień robi się, tak jak mówię, zupełnie niepotrzebnych. Chociaż fabryczna mapa wygląda na przykład całkiem spoko, ale i tak wolę korzystać z tej w telefonie. Też kija oczywiście nie ustrzegła się przycisków dotykowych, bo te, które widzicie tutaj, są już dotykowe, ale to jest akurat na tyle nieprzeszkadzające. Nie używamy tego tak często jak na przykład, nie wiem, temperatury, którą jeśli ustawiamy dotykowo. Ja akurat to nie za bardzo lubię. Wolę zdecydowanie, tak jak powiedziałem, jeśli jest klasyczna gałka, także te, które są tutaj, w zupełności mi nie przeszkadzają. O czym jeszcze nie wspomniałem, to na pewno o przestronności, miejscu wewnątrz tego samochodu i bagażniku. Bagażnik ma 420 litrów, co jest na pewno dobrym wynikiem. Dwupoziomowa podłoga, co ciekawe, w tej wersji, którą jadę, czyli najwyższej, nie ma koła dojazdowego, a jest za to w wersjach niższych. Także taka ciekawostka, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, no ale tak jest. Co do miejsca wewnątrz, jeździł ze mną kolega, który ma prawie 190 cm wzrostu i mimo, że mamy panoramiczny dach, kompletnie nie narzekał na miejsce, a wręcz powiedział, że czuje się bardzo swobodnie. Dla mnie przy wzroście 182 przód, tył, miejsca jest wystarczająco. Oczywiście jak wsadzimy do tyłu dwie dorosłe, większe osoby, to siedzą, że tak powiem, na styk, ale oczywiście to też wymuszają gabaryty tego samochodu, no to nie jest wielki SUV, to jest crossover. W ogóle crossover to jest temat chyba na dłuższą rozmowę, bo to zaczyna się robić tak, że dzisiaj 3/4 samochodów jest jakimś crossoverem, czyli w zasadzie połączeniem jakichś różnych klas, czyli nie wiadomo w sumie czym, no ale jest jak jest. Może to źle, może to dobrze, że mamy taki wybór samochodów, wszystko jedno, jest jak jest. Jeśli chodzi o wielkość, moim zdaniem nie przeprowadzicie się za bardzo tym samochodem, zabierając dobytek życia, ale jeśli chodzi o spakowanie się, czy na wakacje, czy
wygodne umiejscowienie nawet wyższych pasażerów, nie ma z tym zupełnie problemu. Jest to główna zaleta, myślę, że tego samochodu, na przykład nad Seedem, który, wiadomo, to są bardzo bliźniacze modele i w zasadzie chyba przechodząc do takiego podsumowania, jeśli się na przykład zastanawiacie nad Seedem czy może X-Seedem, powiem coś takiego, ja nie przypadam za SUV-ami. To nie jest tak, że uważam, że to są złe samochody, po prostu sam personalnie wolę samochody zdecydowanie, nawet kompakty, niższe, lepiej się czuję w takich samochodach. Oczywiście rozumiem, dlaczego ludzie wolą SUV-y, przy czym to oczywiście nie jest SUV, ale jeśli jego jakby zaletą w stosunku do Seeda jest to, że ten samochód jest zawieszony troszkę wyżej i tak w sumie nie wjedzie nigdzie więcej niż Seed, bo to nie o to chodzi, to nie jest samochód terenowy, chociaż też pewnie wielu klientów patrzy tak na samochody typu właśnie crossover. Nie jest to SUV, ale nie jest to kompakt taki klasyczny i w związku z tym, tak jak powiedziałem, wyżej zawieszony, ale główną zaletą jest to, że mamy więcej miejsca nad głową i ogólnie mamy więcej przestrzeni dla siebie w środku. Nie czujemy się przytłoczeni tym, że ten samochód, co może się zdarzyć właśnie w kompakcie typu Seed, wsiądzie jakaś wyższa osoba, będzie się czuła troszkę skrępowana, że tego miejsca no nie jest jakoś mega dużo, to tutaj, mimo że faktycznie też tego miejsca dużo więcej nie jest, to przez to, że nad głową jest przestronniej, czujemy się swobodniej i po prostu uważam, że to jest główna zaleta nad samochodem typu Kia Ceed. Na pewno też łatwiej wsiąść i wysiąść, jeśli to jest dla Was ważne, to jest to druga zaleta. No i wygląd. Oczywiście to jest bardzo kwestia indywidualna, jednemu się bardziej podoba to, innemu co innego. Ja uważam, że ten samochód jest bardzo ładny, przy czym Ceed albo w ogóle Pro Ceed też jest bardzo ciekawym samochodem stylistycznie. Także jeśli Ceed Wam się podoba, pasuje Wam cenowo pod wieloma względami, czy właśnie wyposażenie, chcielibyście ten samochód, ale czuliście się w nim troszkę ciasno, no to X-Seed może być fajnym rozwiązaniem, bo w zasadzie możecie mieć bliźniaczy samochód za podobne pieniądze, a jednocześnie czuć się w nim dużo swobodniej. Co też ciekawe i co na pewno ważne, to ten samochód przez to, że jest wyższy, mógłby jeździć dużo gorzej niż standardowa Kia Ceed, a moim zdaniem na pewno Ceed będzie takim autem, powiedzmy, bardziej sportowym, ale to prowadzenie jest tak przyjemne i fajne po prostu, więc mimo wyższej bryły, trochę wyższego zawieszenia, bardzo przyjemnie jeździ się tym samochodem, co jest kolejnym jakby dowodem na to, że silnik 1.4 140-konny w zupełności wystarcza do tego samochodu, szczególnie do charakteru tego samochodu, który nie ma być z założenia ścigaczem, a samochodem do miasta na trasę, wygodnym środkiem transportu, bardzo ciekawie wyglądającym, jeszcze lepiej wyposażonym, już w zasadzie od podstawy i myślę, że za całkiem rozsądne pieniądze, szczególnie w tej specyfikacji, którą, tak jak mówię, wybrałem, czyli wersja L 140 koni. Nic więcej mi do szczęścia w tym samochodzie nie jest potrzebne niż to, co jest w tej wersji. I na koniec jadę właśnie, powiedzmy, troszeczkę na troszeczkę szybszej trasie. Samochód jest dobrze wyciszony, może nie tak, że powiedziałbym, że kapitalnie, ale dobrze, nawet powiem bardzo dobrze. Jak na tego typu auto, również niczego więcej tutaj nie potrzeba. Kolejny raz użyłem tego stwierdzenia. I chyba to może być dobre podsumowanie tego samochodu. Jeśli nie wymagacie od samochodu wodotrysków, nie chcecie przeznaczać 200 tysięcy na jego zakup, szukacie samochodu tej wielkości, w tej klasie, to być może nic więcej Wam nie trzeba. Zachęcam do zapoznania się z tym modelem, bo na pewno jest tego warty, a przynajmniej tego, żeby dać mu szansę. I już naprawdę na koniec serdeczne dzięki dla AS Motors, warszawskiego dealera Kii, który udostępnił mi auto do testów, bez którego nie miałbym szansy pokazania Wam tego samochodu. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych testach, które już niedługo. Kolejna będzie Mazda 3, mega fajny samochód, polecam, nie przegapcie. Żeby tak się nie stało, polecam subskrypcję kanału, będą też mega fajne wywiady. Do zobaczenia, cześć!